Siemaneczko, ziomeczki, ja jestem Diakser.pl, to kolejny odcinek z Terrarii. Tak, co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj powiem później. Chciałem wam najpierw powiedzieć, co zmieniło się od poprzedniego odcinka. Dobudowałem trochę tutaj chaty i dlatego właśnie mówię tak szybko. Tutaj dobudowałem te różne rzeczy, tutaj łóżko postawiłem, gdzie mam teraz manpointa. Tutaj piecyk, crafting kupiłem sobie od tego tutaj villagera, gdzie mi się wprowadziły 4 villagerów. Tutaj, nie 4, no tak 4, bo jeszcze jest tutaj. I od wszystkich co kupiłem, no może nie od tego, a nie od tego. No od tego kupiłem tylko amunicję, od tego tylko skarbonko, od tej nawet się nie leczyłem. Tutaj postawiłem te miksturki w ogóle, kowadło, ten firework bench i td. Tutaj zrobiłem tutaj kolejne i tutaj też postawię różne takie pokoiki i w ogóle. No i to właśnie wszystko mówiłem przed nagraniem tego odcinka, ponieważ spierdzieli mi się tamten odcinek i nieważne, nie będę do tego zmierzał. I postawiłem też tu różne rzeczy. U niego tutaj guide na razie jest. Tu mam wszystkich tyle villagerów już, nie? No, więc najpierw sobie przełożę, że tak. Zrobiłem też kolejną tą zbroję. Kolejny kawałek, no bo sobie zebrałem trochę ledu. Teraz mam tyle i zdobyłem też Zeus Ball o Heart. Z tego co mi wypadło tam, jak to się nazywało. Nie wiem co to było, ale Chaos Orb czy Chaos coś tam, nie wiem. Rozumiecie, tutaj sobie postawiam. Co w tym odcinku będziemy robić? W tym odcinku będziemy pokonywać bossa Eye of Cthulhu. A kto to jest? Dowiecie się sami, jak będę wam go... jak będę wam zabijał go, no. Więc najpierw musimy udać się na Beyond the Corruption, by czekajcie, mam moje tego... mam lensy. Udać się na Beyond the Corruption, by tego, zrobić tego totema w Demon Altarze. No, bo innego sposobu nie widzę, więc ja robię księcie i widzimy się za chwilę. Okej, okay, już jestem. Teraz właśnie sobie mogę zrobić ten totem. O, akurat tu. Okej, okay, zrobiłem, dlatego ja robię księcie i widzimy się za chwilę w moim domeczku. Słuchajcie, ziomeczki, przed chwilą byłem sobie w cave'a, bo tak pół godziny minęło, bo czekałem na noc, bo znowu wstał dzień i zdobyłem paczkę. Strong Eyes Blade. Zrobiłem ten Subsiso Looking Eye. Chyba widzieliście nawet. No, chyba tak. Strong Eyes Blade i on potrafi strzelać takimi ziomeczkami i fajny dźwięk wydaje przy tym. Więc spoko, tego będę teraz używał, no, mało damage'a zadaje, 13, no, ale no wiecie, no, no to tylko miecz, no, co on może? Dobra, łuk se przestawię tutaj, wszystko co powinienem mieć, to mam, kilo w pickaxe będę miał na końcu, budulec jakiś, płytki se też wziąć, to coś tu, iron skina za chwilę se wypiję, co tam jeszcze mogę zadać? To... ale idiota ze mnie. Ja pierdzielę. Ja nie mogę. Dobra, to wszystko chyba. Więcej nie potrzebuję, ale to jest mega, naprawdę. Okej. Zabijemy tym ptaszka. Nie trafiłem. O, pięknie oberwo. Dobra, więc ja robię księcie. Widzimy się już, jak będzie noc. U mnie to będzie znowu po godzinę, a u was 5 sekund, więc bum szakalaka i już mnie nie ma, jo. Okej, już jestem, a więc co? No to ziup, no. Nie no, musi się muzyka zmienić, zapomniałem. Dobra, robię księcie, widzimy się za chwilę. Okej, już jestem, zmieniła się muzyka, to tak czekałem pół minuty gdzieś. Jeb, Jezu, jakie to było straszne, ten dźwięk. O, i muzyka o wiele się zmieniła. Co was tak dużo? Zombie, ogarnijcie dupy. Ja będę chyba bił z muszkietu. Dobra, czy go ubijemy? O, to jest pytanie. No ile was jest? Ja pierdzielę. A, fuck man. Dobra. Jest spoko jak na razie. Nie, nie jest spoko, bo mnie jakieś gówna atakują. Au. No nie, nawet Magic Mirrora nie mam, a ja tu chcę się bić z takim bossem, ja pierdzielę. Nie, nie, ja to przegram, ja to przegram. Uciekam. Uciekam. Idę się wyleczyć za hajs.
Nie opyla się, bo on tu jest. No, wiedziałem, że to się tak skończy. O. Ej, a ty moich villagerów zostaw, kolego. O, super. Ach. No dobra, no. Nie wiem, czy kończy się odcinek. Może jeszcze coś zrobię, bo... No, kurde. O. Widać, jestem jeszcze za słaby. Ale to nie jest jednak najsłabszy boss, no. O Boże. Nie wiem, gdzie teraz iść i co zrobić. Nie wiem. Ja już nie mam pomysłu. Okej. Szkoda. No, piękne by to było, gdybyśmy wygrali, ale to jest niemożliwe.